15-osobowej delegacji, która wyjechała do Iraku, nie zapaliła się, mówiąc kolokwialnie, lampka. Być może jest nas za dużo, być może nie wszyscy tam jesteśmy potrzebni, zwłaszcza, że tutaj pani wójt mówiła o tym, że mogliście zawieźć więcej, ale nie zawieźliście więcej, bo się więcej nie zmieściło. Zmieściłoby się pewnie, jakby nie pojechało 15 osób, tylko może 4, może 3. To jest jedno pytanie. Drugie, czy nie jest wam trochę wstyd po prostu za to, że zawieźliście tam zaledwie za 30 tysięcy złotych wszystkich darów plus od pana 100 kocy. To było niewspółmierne do całej wycieczki, o której tutaj w Szczecinie mówi się, że byliście na wycieczce. I trzecie pytanie, co pan czuje, jak teraz mówią o panu Słoneczko w Iraku? Może pan zacząć od trzeciego pytania. Zacznę od darów. Panie rektorze, dary były elementem tego wyjazdu. Elementem, o czym wspomnieliśmy może w poszczególnych wystąpieniach. To był jeden z elementów naszego wyjazdu. To nie była misja humanitarna. To nie była misja z darami, to był jeden z elementów. Wycieczka. To nie była wycieczka. To nie była wycieczka. Irak jest nadal objęty działaniami wojennymi. I to nie jest jakaś inna wycieczka. Tam nie ma leżaków, parasoli, drinków z parasolkami. To nie w tym kraju, panie doktorze. Tam są trudne warunki funkcjonowania polskich żołnierzy. Ludzie, Irakijczycy żyją tam w dosyć trudnych warunkach. Nikt z nas nie pomyślał, że to może być wycieczka, bo nie była wycieczka. Kwestia nazwolecznienia. No, Irak jest słonecznym krajem, to wiadomo. Zdejmie się czapkę i można się opalić, więc nic na to już nie poradzę, że tam świeci słońce. I na dokładnie jeszcze chciałem zapytać o $60 diety, bo oczywiście nie wiem, może źle liczę, ale jest to dla wszystkich Państwa, to jest mniej więcej połowa wartości rzeczy, które zawieźliście. Czy być może ruszy Panu sumienie i zrzeknięcie się tej diety Państwa na rzecz właśnie irackich biednych ludzi? Kwestia diety została tak przedstawiona w mediach, jakbyśmy pojechali dla tej diety. Część z nas pobrało zaliczkę tytułem podróży służbowej, to się odbywa w każdym zakładzie pracy, część pobrała diety. W moim przypadku ja pobrałem zaliczkę na podróż służbową. Ja każdy pracownik wracając z delegacji ma obowiązek się z zaliczki rozliczyć. W moim wypadku ta zaliczka wynosiła $60 dziennie, natomiast organizator, czyli wojsko, podczas wyjazdu zapewniło wyżywienie, zakwaterowanie i transport. Dlatego też nie miałem jakby podstaw do użytkowania tej diety. Dlatego jeśli pan pozwoli, chętnie panu wręczę, bo to jest dokładnie, mówi o tym, że dzisiaj się z tej diety rozliczyłem i ona wynosi zero. Wyszło, że